A my przyjrzyjmy się, jak smoczek, biała tarta z czarnym smokiem naprzeciwko. Coś się napić? Ania musiał ze sztumu, biała tarcza, bez żadnego smoka, dla odróżnienia. Obydwoje posługują się typowymi mieczami, ale różnica między nimi w hełmach, trapem kizier na smoczku z zawiasem czołowym, a zawodniczka Ania z nosalem rzadko spotykanym w dzisiejszych, na dzisiejszych turniejach. Większa osłona kolcza, ale przez to zwiększona wentylacja ust i nosa. No moi drodzy, pod tą zasłoną, którą rycerze na sobie mają, powietrze niemalże z niej nie ucieka. Wychodzi miesiąc bez treningu. Przez minuty ogrzewa się. Nic więc dziwnego, że rycerze nie tylko nad techniką, ale i nad kondycją fizyczną muszą trenować. Walka zbliża się do końca. Źle po prostu rozegrałem walkę i tyle. Nie było dobrze. Zwróćcie uwagę na smoczka, który tańczy na kolanach. Ma bardzo duże doświadczenie turniejowe. Ale Kamyś ma mądrzejszy sprzęt trochę. Rzemieślnikiem rycerskim. On może nie zawsze wygrywa turniej, ale bardzo zawsze. Ja mam